Moi kochani, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić zdrową i pyszną lemoniadę w sam raz na takie upały jak dziś. Moi kochani, jak wiemy, wśród naszych ulubionych napojów kolorowych niestety jest bardzo dużo barwników, a także substancji konserwujących, a co za tym idzie, są niestety niezdrowe. Czasami warto jednak zrobić coś dla siebie i przyrządzić bardzo pyszny, naturalny napój. Dzisiaj Wam pokażę, jak to zrobić. Jest to naprawdę bardzo łatwe. Kupiłam sobie taki specjalny zestaw, gotowy już, w którym znajdziemy limonkę, kumkwat, czyli takie mini pomarańcze, cytrynę, saszetki z cukrem, a także rozmaryn. Na samą myśl już wiem, że ta lemoniada będzie po prostu przepyszna i mega orzeźwiająca. Już Wam pokazuję, co potrzebujemy do przygotowania. Oprócz tych owoców, które wymieniłam, potrzebujemy dwie, powiedzmy maksymalnie trzy szklanki, a także łyżeczkę i nóż. To są rzeczy niezbędne do przygotowania tej lemoniady. No to moi drodzy, zabieramy się do roboty. Na początku trzeba umyć owoce, a później przekroić je na pół. Moi kochani, oczywiście najważniejszym składnikiem tej lemoniady jest H2O, czyli woda. Najlepiej woda mineralna, niegazowana. Już ją wlewam. A teraz możemy przyrządzać naszą pyszną lemoniadę. Kolejny krok to już tylko wsypać cukier. A także go dokładnie wymieszać. Następnie, moi kochani, dodajemy gałązkę rozmarynu i wyciskamy sok z owoców. Na początek limonka. Uwierzcie mi, pachnie naprawdę przepięknie, bardzo egzotycznie, bardzo cytrusowo. Następnie te mini pomarańczyki, czyli kumkwat. I oczywiście cytryna. Jestem pewna, że ta lemoniada po prostu będzie przepyszna i mega orzeźwiająca. I gotowe. Teraz wystarczy tylko włożyć tą lemoniadę do lodówki, powiedzmy na jakąś godzinę, maksymalnie dwie, a później delektujmy się wspaniałym smakiem. Chciałabym również dodać, że pozostałe plasterki cytryny czy limonki można również wykorzystać do dekoracji. Ja zrobiłam takie słodkie serduszko ze skórki cytryny i po prostu tutaj wkładam. I dzięki temu nasz napój wygląda jeszcze bardziej wspaniale. Uwierzcie mi, moi drodzy, nic tak nie orzeźwia jak świeża, słodzona lemoniada własnej roboty. Przy niej sklepowe napoje mogą się schować. Ja przekonałam się o tym właśnie dziś. Smak jest po prostu niesamowity. Zachęcam Was również bardzo serdecznie do sporządzenia samodzielnie takiego napoju. Zobaczycie, jaka to frajda. Moi kochani, jeżeli filmik spodobał się, proszę o łapkę w górę, no i oczywiście o komentarz poniżej. Dziękuję, pozdrawiam Was.